Puls Biznesu. Do słuchania. Nasz kraj jest w absolutnej światowej czołówce, jeśli chodzi o produkcję mebli. Eksportujemy je też zresztą na potęgę. Niedawno w tej dziedzinie wyprzedziliśmy Włochów, a potem także Niemców i teraz przed nami są tylko i wyłącznie Chińczycy. O sile tej branży niech świadczy fakt, że w 2020 roku, tym właśnie pandemicznym roku, mimo bardzo obiektywnych przecież trudności, branża meblowa zwiększyła sprzedaż. Ta nasza pozycja w meblarstwie wynika m.in. z tradycji, zaś tradycja bierze się stąd, że od zawsze mieliśmy na ziemiach polskich dużo surowca na meble. A jak jest z tym surowcem teraz? Zapytałem o to Michała Strzeleckiego, dyrektora Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Surowcem generalnie nie jest źle, aczkolwiek to troszeczkę też zależy, z jakiego punktu widzenia patrzymy na kwestie surowcowe. Jeśli mówimy o surowcu w postaci drewna okrągłego, to jak najbardziej ta sytuacja dzisiaj na rynku jest taka, że pomimo tego, że Lasy Państwowe twierdzą, że tego surowca pozyskują coraz więcej, to jakby to zwiększone pozyskiwanie w Lasach Państwowych nie nadąża za zwiększonym zapotrzebowaniem branży drzewnej na ten surowiec. Czyli jakby dynamika rozwoju branży drzewnej jest zdecydowanie większa niż dynamika pozyskania surowca drzewnego. I tutaj gdzieś się pojawiają zawsze jakieś problemy, tak? Czy to właśnie w postaci tego, że w niektórych nadleśnictwach tego surowca brakuje i trzeba go wozić na przykład z drugiego krańca Polski, co z punktu widzenia ekonomicznego jest niezbyt uzasadnione i niezbyt opłacalne, albo gdzieś nam się ceny, że tak powiem, rozjeżdżają i windują w górę, co też jest jakby niewskazane z punktu widzenia branż opartych o przerób drzewa. Niewątpliwie jakimś tam problemem jest wywóz tego surowca w ogóle poza granicę Polski, tak? Czyli eksport. Ja już nie mówię tutaj o eksporcie do krajów unijnych, ale ten surowiec też wyjeżdża i na dużo bardziej odległe rynki i to jest trochę kwestia taka, która nas mocno niepokoi, tak? Bo w zasadzie jesteśmy zdania takiego, że z punktu widzenia ekonomicznego czy interesu gospodarczego Polski ten surowiec w pierwszym rzędzie powinien być przerabiany tutaj w Polsce i on tutaj powinien tworzyć miejsca pracy, wartość dodaną. To, o czym Pan mówił do tej pory, to jest właściwie bardziej problem branży drzewnej, tartaków czy producentów płyt drewnopodobnych, drewnopochodnych. Natomiast co się tyczy samej branży meblowej, to jak Państwo sobie radzą w tej sytuacji, kiedy jest deficyt surowca? Oczywiście tak, można powiedzieć, że my jako branża meblowa nie jesteśmy może jakimś bezpośrednim czy największym klientem Lasów Państwowych, bo oczywiście przemysł płytowy kupuje tego surowca więcej, przemysł tartaczny więcej, czy przemysł papierniczy też. Natomiast na nas jakby te problemy odbijają się w sposób pośredni, bo jeśli tego surowca będzie brakowało producentom płyt wiurowych, to finalnie nam zabraknie płyty wiurowej. Jeśli producenci płyty wiurowej będą musieli ten surowiec kupować drożej, to te podwyżki przeniosą finalnie na swoich klientów, czyli również na producentów mebli, więc to są wszystko kwestie takie powiązane ze sobą, tak? Nie możemy na to patrzeć rozdzielnie. Natomiast jeśli tego surowca zaczyna brakować, to wtedy tak naprawdę pojawia się dosyć duży problem, który nie bardzo na dzień dzisiejszy jest jak rozwiązać na rynku, z tego względu, że jeśli tego surowca płytowego, tak to nazwijmy, zaczyna brakować w Polsce, to przeważnie tego surowca brakuje w całej Europie. To nie jest tylko tak, że tylko go u nas brakuje i uśmiechniemy się do jednego czy do drugiego producenta, nie wiem, za wschodnią czy za zachodnią granicą i ten surowiec kupimy. To jest temat dosyć mocno złożony. Z jednej strony jakby pod kątem jakości tego surowca, bo wiemy bardzo dobrze, że ten surowiec bywa różnej jakości, lepszej, gorszej, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Płyta wiórowa jest bardzo ciężka, więc wożenie jej na duże odległości powoduje jakby to, że finalna cena tego surowca w fabryce mebli, ona znacznie drożeje, a tych podwyżek często my nie jesteśmy w stanie przenieść na naszych klientów. Ale to, co mieliśmy jakby, z czym mieliśmy problem
w 2020 roku, to jest to, że po prostu tego surowca w całej Europie brakowało. To nie było tak, że tej płyty wiórowej tylko brakowało w Polsce, więc tak naprawdę nie było nawet tego surowca skąd ściągnąć z zagranicy. To jak w tej sytuacji widzi Pan perspektywy rozwoju branży meblowej w Polsce? Na dzisiaj te perspektywy widzimy optymistycznie, tak? Aczkolwiek branża ma różne problemy. To nie jest jakby tylko kwestia surowca i dostępności tego surowca, tak? Cen tego surowca. To jest cała masa problemów, które mamy dookoła siebie. Wzrost cen energii elektrycznej. To są problemy. Problemy kadrowe. Już nie wspominając o naszym wirusie, który dalej, że tak powiem, komplikuje wiele planów sprzedażowych, bo wiemy dobrze, że niektóre rynki nadal są zamknięte, tak? Niemcy, nasz główny odbiorca mebli, dalej jest w lockdownie i te firmy, które są jakby oparte o sprzedaż mebli właśnie na rynku niemieckim, one mają mniejsze bądź większe problemy. Więc tutaj jakby upatrywanie tylko kwestii rozwojowych branży w surowcu, to jest jakby zbyt duże uproszczenie i takie trochę pójście na skróty. Mówi Pan, że sprowadzanie wszystkiego do problemów z surowcem to nie jest właściwe podejście, bo problemów jest więcej, ale to trochę chyba takie pocieszanie się tym nie jest za dobrą metodą. Może branża meblowa powinna jakoś zastanowić się nad tym, co zrobić w sytuacji, kiedy na dłuższą metę mogą być kłopoty z surowcem, dlatego że wspomniał Pan, że lasy państwowe tną, wycinają, pozyskują coraz więcej drewna, ale ta polityka już się kończy. Już w 2021 roku tego drewna będzie mniej niż na przykład w ostatnich latach. Tak może być niestety, natomiast tak naprawdę gdybyśmy mieli jakby problemy surowcowe znowuż jakby cofnąć tylko i wyłącznie do surowca tego z lasów, to też jakby rozwiązanie tutaj tego problemu nie jest takie proste, tak? No bo można wozić surowiec, tylko powstaje pytanie skąd go wozić. Powstaje pytanie o koszty wożenia tego surowca. Tu jest jakby wiele czynników takich, które, że tak powiem, no są trudne do rozwiązania z dnia na dzień i jakby tutaj próby pozyskania tego surowca spoza granic Polski będą jakby niezwykle trudne, tak? My możemy mówić o surowcu okrągłym, egzotycznym, tak? Który gdzieś tam jest skierowany do mebli droższych, więc wtedy jakby ta cena tego surowca, czy przywiezienie tego surowca, no już jakby ma to w kalkulacji, tak? Jest ujęte w kalkulacji ceny tego mebla i tutaj jest łatwiej. To jest dużo droższy mebel i jakby klient, który takiego mebla szuka, on jakby z natury wie, że musi więcej zapłacić, chociażby dlatego, że jest tam stosowane drewno egzotyczne. Natomiast przy tych przemysłach, które są oparte o rodzimy surowiec, no to tutaj będzie bardzo trudno i to raczej trzeba szukać porozumienia na poziomie przemysłu i lasów państwowych, żeby tego surowca nie zabrakło i żeby tego surowca pozyskiwać tyle, ile faktycznie potrzebuje przemysł. A gdyby tak puścić trochę wodze fantazji i zastanowić się nad tym, że może z czasem drewna będzie w meblach mniej, a rosnąć będzie udział innego rodzaju surowców. Pewnie można, że tak powiem, tak wodze fantazji puszczać, tylko trzymajmy się może płyty wiórowej, tak? Bo my generalnie jako branża meblarska w Polsce głównie produkujemy meble z płyty wiórowej. Pytanie, czym, że tak powiem, tą płytę wiórową można dzisiaj w jakiś sposób sensowny zastąpić? Możemy wprowadzać coraz więcej szkła? Możemy. Możemy wprowadzać jakieś elementy metalowe? Możemy. No tylko pytanie, czy my dzisiaj też jako klienci tych mebli, czy na te meble jesteśmy w ogóle gotowi na taką rewolucję. Ja nie chciałbym, że tak powiem, tutaj twierdzić, że nagle zaczniemy produkować całą masę mebli z tworzyw sztucznych, bo to absolutnie ani to jest rozwiązanie ekologiczne, ani moim zdaniem nie jesteśmy jakby specjalnie na to gotowi, żeby meble jadalniane mieć z tworzyw sztucznych albo meble kuchenne mieć z tworzyw sztucznych. To jest jakby no, takie mocne wybieganie w przyszłość. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, trzeba by było w ogóle, proszę zauważyć, przestawić linię technologiczną, tak? My dzisiaj mamy linie technologiczne wyspecjalizowane w obróbce płyt wiórowych. Gdybyśmy zaczęli produkować meble z czego innego, to te linie produkcyjne stają
stają się zupełnie nieprzydatne. To są potężne inwestycje w zamianę takiego parku maszynowego, to są inwestycje w szkolenia ludzi, bo to zupełnie innych specjalistów zaczniemy szukać do fabryk mebli. Więc to na pewno nie jest jakby kwestia najbliższych dni, lat, bo to by musiała być już wprowadzona naprawdę bardzo duża rewolucja w przemyśle meblarskim, żeby coś takiego jakby zastosować, żeby się przenieść z surowca drzewnego na inne materiały, tak, albo drastycznie zmniejszyć ten udział surowca płytowego w meblach. Krótko mówiąc, jesteśmy skazani na drewno, no i chyba nie jest to aż tak złe. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Strzelecki, który jest dyrektorem Biura Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.